Z ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dzieci i jego matkę. I wrócił do ziemi Izraela, lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos, w miejsce swego, ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem. Oto słowo pańskie. Moi kochani, niedziela Świętej Rodziny. Widzimy tę scenę ucieczki do Egiptu i powrotu z Egiptu, z emigracji. Jest to czas trudny, ale zbawienny. Czas trudny, ponieważ trzeba się tułać, uciekać, a zbawienny dlatego, że dzieci się udało uratować. Rodziny, które wspólnie przeżywają różne trudności, stają się jeszcze bardziej Zbliżone do siebie, kochające. Wspólnie pokonane trudności w małżeństwie zbliżają małżonków, zbliżają także dzieci do rodziców. Natomiast trudności niepokonane, trudności przed którymi się ucieka, których wspólnie nie pokonują małżonkowie, tylko się rozstają, powodują, że te właśnie trudności tworzą pewien kryzys, który źle się przeżywa. Moi drodzy, dzisiaj patrząc na nasze rodziny, wchodząc przez internet do Waszych domów, też chcę Wam błogosławić, ponieważ rodzina staje się silna, kiedy Bóg w tym wszystkim przychodzi ze swoją mocą, swoim błogosławieństwem. Małżonkowie, kiedy biorą ślub, nie tylko obiecują sobie, składają przysięgę. Ślubują miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że się wzajemnie nie opuszczą aż do śmierci. Ale też proszą w modlitwie, tak, mi dopomóż, Panie Boże, Wszechmogący, w trójcy jedyny i wszyscy święci. Dlaczego? Dlatego, że ta przysięga po ludzku, o ludzkich siłach, jest trudna do zrealizowania często można powiedzieć niemożliwa. I też warto sobie uświadomić, że w tej przysiędze. Nie ślubuje się uczuć. Bo ktoś może powiedzieć, A ja już Cię nie kocham, bo nie mam uczuć. Ale nie ślubujesz uczuć, bo uczucia są zmienne. Raz jest słońce, raz pada deszcz. Tak samo z uczuciami. One się zmieniają. I to, że są złe uczucia, nie znaczy, że w przyszłości nie będzie dobrych uczuć. I odwrotnie. Kiedy na początku są miłe uczucia, nie znaczy, że nie przyjdą złe uczucia. Natomiast miłość, kiedy się ślubuje, to ślubuje się. Pragnienie dobra dla tej osoby. Taki wybór. Ja chcę, żeby ta osoba była szczęśliwa, żeby działo jej się wszystko co najlepsze. I lepsze, najlepsze nie tylko tutaj na ziemi, ale przede wszystkim w niebie, żeby była szczęśliwa. Święty Augustyn zdefiniował słowo miłość w ten sposób, że to jest wybór drogi miłości i później wierność temu wyborowi. Jeżeli ktoś jest wierny temu wyborowi, kocha. I może tak być, że człowiek może nie mieć dobrych uczuć, kogoś, kiedy o nim myśli, to zaczyna się denerwować, ale tak naprawdę go kocha. Kocha, dlatego że chce dla niego jak najlepiej, choć nie czuje do niego miłości, a jednak pragnie, żeby Bóg tej osobie błogosławił. W takich sytuacji nawet nieprzyjaciół można kochać. Nawet i nie tylko można, ale trzeba. Moi drodzy, kiedy patrzymy na tych różnych nieprzyjaciół, to przede wszystkim ludzi należy kochać, natomiast jeżeli chodzi o demony, o złe duchy, w Słowie Bożym odczytujemy, że nie możemy nawiązywać do nich żadnych dobrych relacji. Nie możemy się zaprzyjaźniać z demonami. Nie. Musi być tutaj ciągła walka. Ciągle. Musimy sobie uświadomić, że walczymy o ludzi, ale walczymy przeciwko demonom. Musi w nas być taka Boża niechęć do demonów, wręcz taka Boża nienawiść do tego, co demon proponuje i sam demon czym jest, żeby się z nim nie zaprzyjaźniać i nie zainteresować, nie, nie być w nim jakiejś zażyłości. Nawet gdy są walki duchowe, to. Nie należy się zajmować demonami, tylko robić sw swoje. Moi drodzy, kiedy patrzymy na różne plany demoniczne w świecie, żeby zniszczyć rodzinę, to gdybyśmy tak zobaczyli wiek XIX, ksiądz Robert Skrzypczak wspominał, że była taka grupa masonów nazywana karbonariuszami, i w tej grupie tych węglarzy, karbonariuszy, we Włoszech był pewien zakonspirowany mason, który podał pewien plan z zmieniania porządku świata. Chciał stworzyć już wtedy nowy porządek świata. I ten nowy porządek świata miałby się opierać na stworzeniu nowego człowieka. Stary człowiek jest oparty na pewnej tradycji, którą przekazuje się w rodzinach. Więc trzeba najpierw zająć się dziećmi, młodzieżą. Przekazywać im coś zupełnie innego niż przekazują rodziny. Później ci zniszczeni młodzi ludzie, kiedy będą zakładać lub nie zakładać rodzin, nie będą potrafili sobie przekazywać właściwych treści, jak budować właściwe relacje rodzinne, miłości. Będą już wtedy zniekształceni przez złe lektury, przez złe na przykład spektakle. Dzisiaj mamy też dużo Środków medialnych tak jak telewizja, radio, ale też internet, i w ten sposób tworzy się mentalność nowego człowieka. Stworząc mentalność nowego człowieka, to będzie mentalność, którym człowiek nie będzie zdolny do dawania słowa na całe życie, nie będzie mógł opierać się na pewnych obietnicach, będzie cały czas chwilowo żył tylko w tym momencie. Czyli będzie taki, taki człowiek niestabilny, łatwo nim będzie manipulować poprzez uczucia, i nie będzie zdolny do tworzenia właśnie małżeństw stałych, będzie dużo rozwodów wtedy. I w związku z tym, w takich rodzinach, nawet gdy będą przychodzić na świat przyszli kandydaci do oświęceń, do, do bycia księżmi, to tacy właśnie stabilni, później księża, będą też od wewnątrz rozbijać kościół. Będą ten Kościół, jako rodzina, też traktować tak jak te rodziny. Niestabilnie. Wszystko jest względne. Nie ma dogmatów, nie ma nic stałego. Możemy sobie zmieniać różne prawdy, prawdy wiary, prawdy moralne. I tak dzisiaj widzimy, jak to wszystko zaczyna się zmieniać. Dlatego też potrzeba nam powrócić do Słowa Bożego. I dzisiaj z pomocą przychodzą nam dwa pierwsze czytania. Chciałbym je. We fragmentach przytoczyć. Najpierw fragment czytania z mądrości Syracha. Syrach to jest imię, ale jak czytane od końca, to czytamy jest to słowo haris. Syrach to jak haris, czyli łaska. I mądrość taka z nieba to jest wielka łaska. Osoby w podeszłym wieku, jak moja babcia, dobrze mieć rodziny wielopokoleniowe. Zawsze w rodzinach wielopokoleniowych była taka ważna instytucja, jak osoby starsze. Te osoby przekazywały pewną życiową mądrość. To była wielka łaska dla rodzin, babcia, dziadek. I tutaj w tej mądrości Syracha jest pewna mądrość związana z przykazaniem czci ojca swego i matkę swoją. Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził, czytamy w tej księdze mądrości Syraka. Kto czci Ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje Matkę, jakby skarby gromadził, kto czci Ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje Ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny Banu, da wytchnienie swojej Matce. Widzimy, jak bardzo jest związane oddawanie czci swoim rodzicom, również z oddawaniem czci w samemu Bogu. I z tym są związane również błogosławieństwa. Pan Bóg błogosławi tym, którzy czczą swoich rodziców, przychodzą im z pomocą, oddają im szacunek, cześć. Natomiast ci, którzy nie na, zaczynają nienawidzić rodziców, odrzucają, by ściągają na siebie też pewnego rodzaju zło, które jest z tym związane. Człowiek zaczyna się wypełniać złem, złością. Brakiem serdeczności, miłości, i potem na siebie ściąga różnego rodzaju złe rzeczy, bo to jest jakby z pokolenia na pokolenie później się przekazuje, czy dobro, czy zło. Pewne dziedziczenie psychiczne, duchowe, nie tylko genetyczne istnieje. I tutaj jest takie ostrzeżenie: Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu, ale jeśli by nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość. Nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem Ojca, nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. Piękne słowo. A w liście do kolosan, święty Paweł, zachęca do tego, żeby się ubrać w taką szczególną doskonałość, tak przyobleć się w taką szczególną Bożą miłość, moc Ducha Świętego, taką świętość po prostu. O czym poznać, że ktoś należy do Pana Boga? Właśnie poprzez takie znaki. Obleczcie się w serdeczne współczucie. W serdeczne współczucie. Człowiek, który nie myśli o sobie, a myśli o drugiej osobie, która jest w potrzebie i współczuje, przychodzi z pomocą. To jest piękny strój. Z takim strojem jest też dobroć, jest pokora. Bardzo często pycha powoduje, że człowiek nie jest zdolny do myślenia o tym, jak pomóc innemu, bo jest skupiony na sobie. Pokora pozwala być dobrym. Pokora jest podstawą, dlatego żeby być cichym, cierpliwym, znosić drugiego i wybaczać. Dlaczego człowiek nie może komuś wybaczyć? Bo go trzyma pycha. Im bardziej jesteśmy pyszni, tym ciężej nam jest wybaczać. Święty Paweł też zachęca do tego, żeby Choć czasem możemy się pokłócić, to jednak, żeby przed snem się pojednać. I napisał tak: Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Gniewajcie się, ale niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, i nie dawajcie miejsca diabłu. Miejsce diabłu dajemy wtedy, kiedy brakuje przebaczenia. Dlatego tak bardzo jest ważne, żeby w małżeństwie szczególnie nie spać ze złością, z nieprzebaczeniem, tylko wzajemnie się Przytulić, przebaczyć sobie i powiedzieć: Dobrej nocy, kocham Cię. Tak samo też święty Paweł przypomina, że czasem w tych takich różnych kłótniach czy upomnieniach warto najpierw się pomodlić, albo po prostu zasięgnąć do Słowa Bożego i korzystać z psalmów. Święty Paweł pisze tak, że Słowo Chrystusa niech Was mieszka w całym swym bogactwie a całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. Tam, gdzie śpiewają, tam dobrzy ludzie mieszkają. Dlatego też piękne są te polskie kolendy przy stole bożonarodzeniowym, nie tylko wigilijnym, w tym świętym czasie, kiedy się odwiedzamy, warto sobie zaśpiewać piękne kolendy. I po prostu z serca sobie dobrze życzyć, przebaczać, cieszyć się obecnością, dziękować sobie wzajemnie za różne dary, które, które każdy z nas jakoś drugą osobę może obdarzyć. Czasem, uśmiechem, dobrym słowem, jakimś gestem, nawet jakimś darem materialnym. To jest bardzo ważne. To są języki miłości. Językiem miłości jest też umiejętność słuchania. Bo czasem więcej. Powiemy patrząc czy komuś w oczy i uśmiechając się do niego, niż poprzez jakieś takie mądre i nauczające słowa, tak jak ja teraz to robię. No, nie wiem, czy mądre, ale przyjmuję taką postawę mądrzenia się. Moi drodzy, nie chcę się więcej mądrzyć, chcę Wam pokazać no, ten czas. Niech Pan był Wam błogosławi i, i bądźmy razem, nie dajmy się podzielić. Bądźmy też serdeczni wobec tych, którzy potrzebują pomocy. Takim ostatnio, yy, myślałem, jest w Warszawie taka, taki szpital świętej rodziny, dzisiaj jest niedziela świętej rodziny. Jak personel tego szpitala mógł obojętnie słuchać płaczące dziecko, bo przecież dziecko miało się urodzić martwem, miało być zabite w łonie matki, miała być to aborcja w ten sposób przeprowadzona. Okazało się, że w wyniku aborcji się to dziecko urodziło i na zimnym, metalowym, nie wiem, jakiejś matylowej misie leżało, płakało, nikt nie przyszedł mu z pomocą. 20 parę minut marzło, aż zamarzło na śmierć. Gdzie tu jest przyobleczenie tę serdeczną, Miłość miłosierną, współczucie, gdzie tu w tym wszystkim jest dobroć, taka życzliwość, po prostu ludzka, ludzki odruch, bycie człowiekiem dla człowieka. Rzeczywiście, prośmy dzisiaj o taką serdeczną miłość wzajemną, żebyśmy w rodzinach też pielęgnowali wzajemną sobie taką serdeczność, żebyśmy okazywali sobie Serca, pomoc. Niech Pan Bóg serca błogosławi i trzymajmy się Pana Jezusa. Rodzina jest silna, gdy jest zbudowana na Bogu, na Jego obietnicach, na Jego słowie. Niech Chrystus nam wszystkim, tym wszystkim błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.